moim laptopie, jak wyszedłem do realizatorki, pojawił się jakiś dziwny kawałek plastiku, ale przyjrzałem się bliżej, to grip do... EM10. Przemysław Jakubczyk, Olympus Polska. O czym dzisiaj, Przemku? Dzisiaj o najnowszym dziecku z serii OMD, czyli EM10. Czyli tak, 1, 5, 10. Taką mamy kolejność w naszych rozmowach, tak? Mamy... Wczoraj rozmawialiśmy o jedynce. Rozmawialiśmy o jedynce, potem o kolejnej jedynce, tylko że stylusie. Aha. A teraz o dziesiątce. Piątka była pierwszym OMD. Więc... Aha. To jest taki dość taki pogłębiający uchwyt gripik, bardzo ciekawy. Okej, tak mu się przyglądam. Tutaj mamy miejsce na... Zaraz pokażę, jak to wygląda. Aha, dobra. No, może zamknę teraz laptopa. O, przykręca się go. To jest tylko uchwyt, który pozwala nam wygodniej trzymać. Czy ma też dodatkowe funkcje? To jest tylko i wyłącznie uchwyt pogłębiający, on nie przenosi żadnej elektroniki. To jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy pewnie trzymali przy większych obiektywach, przy jakichś tele bądź większych... Czyli baterii tam nie włożymy, sterować aparatem nie będziemy. O to, co pytałeś, czyli o tą drugą część, jest po to, że jeżeli chcemy szybko ściągnąć go, to część z podstawką zostaje pod aparatem. I możemy w nią spokojnie statyw sobie wkręcić. Bo to jest szybko złączka tak naprawdę, żeby grip zapiąć, będzie odpiąć tak naprawdę. Czyli takie dość sympatyczne urządzonko. Drogie? Grip czy aparat? grip. Grip? Około 300 zł, więc to nie jest jakiś... No. Okej, dla fanów marki może ma to duże znaczenie. Dobra. Tak, M10. M10 to jest najniższy OMD, jedyny nieuszczelniony. Jedyny z trzyosią stabilizacją. Czyli tutaj w deszcz, śnieg czy polanie piwem nie wchodzi w grę? Na własne ryzyko tak naprawdę, to już jest na własne ryzyko. Jedyne OMD, które dostało lampę błyskową budowaną. Poprzednie modele miały tą lampę w zestawie zawsze, tutaj mamy budowaną. Mamy matrycę znaną już z M5, czyli mamy 16-milionowego cmosa, który jest naprawdę wysokiej jakości. Ale co ważne, dostał procesor z M1, czyli z tego flagowego modelu. Mamy te same funkcje, ten sam moduł autofokusa, 81-polowy autofokus. Czyli taka mieszanka jedynki i piątki, tak? Tutaj sobie może, żeby Państwo mogli lepiej pooglądać. Aparacik. Tak, cały czas zaproszenia są, czekają na Państwa tutaj. A sobie, tak go przekręcimy. Przerwałem Ci. Mieszanka jedynki, piątki, tak? Mieszanka jedynki, piątki i pena, powiem szczerze, bo mamy baterię z pena, z serii pen. Mamy stabilizację z serii pen, czyli trzyosiową, ale wygląd OMD mamy, nie mamy uszczelni, tak? Piątka, myślę, że to jest aparat, który bez problemu zastępuje nam lustrzanki z tego segmentu entry level, tak naprawdę. To dla tego użytkownika jest wpisany aparat. Tym bardziej, że został wypuszczony z nowym obiektywem. 14-42. To jest najmniejszy połe... Możemy? Tak, już zaraz będziemy mieli zbliżenie na aparat. Za chwileczkę. O, ciach. To jest najmniejszy power zoom aktualnie na rynku. Z wszystkich konkurencji. 14-42, tak? Czyli klasyczny zestaw. Troszkę się zdziwiłem, bo jak był zamknięty, to wyglądał jak pierwszy naleśnik tak, jak 17. Do penów, który jest mniej więcej był. Tej samej wielkości. Realnie rzecz biorąc, a ten aparat razem z tym obiektywem ma mniejszą głębokość niż najmniejsza lustrzanka na świecie w tym momencie, samobody. Więc mamy naprawdę fajny, mały, kompaktowy aparat z fajnym obiektywem. Obiektyw jest o tej samej jakości optycznej co standardowy kit, więc tylko tak naprawdę zyskujemy na tym, że jest mniejszy. Nadal mamy tą samą wysoką jakość. Dodatkowo aparat został wyposażony w moduł Wi-Fi i dzięki jest to najnowszy moduł Wi-Fi. Zresztą zaraz połączymy. Dobra, ja mam takie pytanie, bo ja się już nad tym zastanawiałem. Zresztą kiedyś rozmawiałem z Jackiem Jałkowskim z Olympusa, z twoim szefem, tak, z twoim szefem o tym, ale też zapytam ciebie, może jakieś inne informacje uzyskam. Z jednej strony MD, z drugiej PEN. Dziesiątka, złe słowo, ale tak można powiedzieć, jest słabsza niż najbardziej zaawansowany PEN. Tak. No to o co chodzi?
gdzie, bo jakby dla mnie w momencie, kiedy pojawił się OMD, było to filozofią, że to będzie top, że to będzie ta górna półka, a Penny to taki, no, powiedzmy, popularnie Volkswagen, czyli samochód dla ludu, tak? Czyli jak nie masz wysokich wymagań, ale chcesz mieć aparat z wymienną optyką, no to ciach Penny. Wydaje mi się, że chodzi o głównie o wizjer tak naprawdę. Mm-hmm. Najwyższy Pen jest bardzo fajnym kompaktem EP5 z stałką, mieści się do kieszeni, nie mamy wizjera, możemy to na przykład korzystać jako uzupełnienie pełnej klatki. OMD jest aparatem jakby kompletnym i nie większość użytkowników, którzy mają OMD, nie jest jako drugi aparat. To jest jako i główny aparat tak naprawdę. Mm-hmm. Dlatego ten wizjer, dlatego też 5-8 stabilizacja w tych wyższych modelach. Dlatego ten tańszy model tak naprawdę. Mm-hmm. To głównie chodzi o wizjer tak naprawdę. Czyli tutaj mamy tamto jako drugi, to jako pierwszy, tak? To, tak, no, tak mniej więcej. Może tamto też będzie oczywiście wykorzystane jako ten pierwszy, mm-hmm. tak? Bo robił równie dobrze jakieś zdjęcia. Tylko wszystko jest kwestia od potrzeb. Jeżeli mm-hmm. mamy osobę, która przesiada się z kompaktu, nigdy nie będzie robiła przez wizjer, to dla niego seria pewnie jest wygodniejsza po prostu tak naprawdę. On będzie miał wyświetlacz i koniec, i mniejszy aparat. W serii OMD zawsze ten wizjer gdzieś jest, zawsze mamy tą górkę, ten aparat jest troszkę większy, ale to jest coś za coś tak naprawdę. Mhm, dobra. Przyniosłeś jeszcze jeden obiektyw, 25 mm. Tak, razem z M10 pokazaliśmy jeszcze 25 1.4, czyli 1.8, przepraszam, czyli taki standardzik, 50 mm dla małego obrazka. Bardzo dobry obiekt. Za to najbardziej kocham Olympusa, że bardzo prosto się tu przelicza na te klasyczne 35 mm. Prosto, bardzo prosto. Tak. Bo niestety wszystkie inne firmy tam trzeba kombinować z tymi 1.4, 1.5, to różnie bywa. Była też 1.7 Sigma, no, więc tak. Było trochę tych aparatów. 25 jest jakby taką kontynuacją bardzo lubianego obiektywu 45 mm 1.8. Czyli mamy stosunkowo tanią stałkę o bardzo wysokich parametrach optycznych. Stosunkowo bardzo tanią to około 1500-1600 tak w tym momencie na rynku. Jak za dobre szkło, to rzeczywiście nie jest to jakieś. No trzeba przyznać tak naprawdę, że naszych szkieł nie trzeba przymykać. Mamy od 1.8, te szkła są naprawdę ostre i mamy bardzo wysoką jakość zdjęcia. No stosunkowo tak naprawdę nieduże pieniądze. No i mamy bardzo mały ten obiektyw tak naprawdę, bo jeżeli na niego spojrzymy, no to w kieszeni marynarki bez żadnego większego problemu jesteśmy w stanie taki cały zestaw zabrać. Aparat z małym standardowym obiektywem plus 25 tak naprawdę. Dobra, opowiadałeś o tym łączeniu się przez Wi-Fi, przerwałem ci. O co tam chodzi? Razem z modelem z EP5, potem z EM1 i z EM10 wprowadziliśmy możliwość połączenia się aparatu z Wi-Fi przez tabletem bądź ze smartfonem i możemy na sekundkę zbliżenie na. Jest to. W pierwszym momencie, jak sobie o tym pomyślałem, to pomyślałem, że to dość skomplikowane, bo zaczęło na konferencji prasowej zaczęliście opowiadać o jakichś QR-kodach, czymś takim, ale może powiedz, bo jak już się przebrnie przez ten pierwszy strach, to już idzie. Prawda jest taka, że QR-kody już są w tym momencie wszędzie. Możemy skanować z ulotek, możemy skanować z reklam i tak dalej. Postanowiliśmy wprowadzić najprostszy system według mnie łączenia, jaki może być i przede wszystkim dostępny dla każdego posiadacza smartfona systemem Android bądź iOS. Nie wszyscy mają najnowsze smartfony z NFC i tak dalej. No. Mamy szczególnie ci z iOS-em. No. Ci to mają zupełnie. Niestety wiem coś o tym. Ja nie mam ani NFC, ani iOS-a, więc to QR-kod jest bardzo prostą aplikacją. Ściągamy sobie aplikację naszą OiShare, którą możemy zresztą na iPadzie, sobie pozwolę tylko odblokować go. Kocham Olympusa, takie było hasło, tak? To jest iPad mojego szefa, więc nie podam hasła. Jest bardzo proste łączenie. Ściąga się waszą aplikację darmowa, bez żadnego problemu. Mhm. Wystarczy tak naprawdę zeskanować ten QR-kodzik. Gdzie on tu ma ten aparat? Jest. On nawet nie zrobi zdjęcia, on sobie tylko zeskanuje naprawdę. Okay. Od razu możemy zainstalować, bo to jest różnica jeszcze między Androidem a iOS-em, że iOS wymaga instalacji jakby samego aparatu, bo tam.
Znowu hasło kocham Olympusa bardzo. Tak. Tym razem. Aparat połączył się z aplikacją? Łączy się. Łączy się z aplikacją. No tutaj mogą być problemy, bo jest mega dużo latających sieci, Wi-Fi i wszystkiego, więc... Jeszcze raz połączymy się i... Pewnie w domu, jak ktoś na spokojnie to będzie robił, to dużo szybciej i łatwiej będzie. Właśnie cała zabawa polega na tym, że to nie tylko... Zainstaluj, bo... tak, on... Znowu zapytał hasło. Znowu kocham Olympusa bardzo, tak. O, już widzę, że jest Kamila za chwilę. 5 minutek jeszcze tutaj pogadamy sobie na spokojnie z Przemkiem i będziemy rozmawiali z Kamilą Berzińską z targów. Popytamy się, jak to wszystko funkcjonuje. O, mamy? No, coś nam odmawia posłuszeństwa, tak? A, już dobrze. Wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Co? iOS. Nie jestem fanem tego systemu, powiem szczerze. No to... Ostatnia próba, do 3 razy sztuka, jak to mówią. Wśród dziennikarzy technologicznych są bardzo częste debaty na ten temat właśnie. Który system, która religia jest lepsza, fajniejsza, dlaczego ta, nie inna i co się dzieje, żeby... Kocham znaczy, Olympusa bardzo, dobrze, mamy hasło. Teraz ma tu wisi. Może możesz mi, jeżeli chodzi o obsługę tego, powiem tak, szczerze, a co potrzebujesz? Połączyć się z Wi-Fi, gdzie jest ustawienia. O, Jezus. Aha, tak, przyzwyczajenie z Androida. Musimy znaleźć. Dobrze, Przemku, myślę, że nie będziemy teraz Państwa zanudzać. Tak, za chwilę sobie to zrobimy. Dzisiaj jeszcze na pewno będziemy się widzieć. Tak. Więc ja sobie... tylko może powiem, jak to działa tak wstępnie, tak naprawdę. Możemy sterować pełnym manualem. Aparat ignoruje ustawienia wtedy na kółkach. Możemy sterować czasem, przysłoną. Czy mamy jakby całe menu aparatu w... I z tym obiektywem jesteśmy w stanie też sterować zoomem. Aha. No i bardzo ważną rzeczą jest też to, że... Nie wiem, korzystałeś może kiedyś z czasów bulb bardzo długich. Niestety wtedy wężyki spustowe albo jakiekolwiek inne rzeczy, tak, żeby nie poruszyć aparatem, no są... No i tak naprawdę trzeba było korzystać z tabelki, która nam pokazywała, jak długo naświetlamy zdjęcia, o ile mieliśmy światłomierz. Tak. Teraz mamy taką możliwość, że aparat pokazuje nam międzyczasy naświetlania. To jest bardzo jasno, więc nie uzyskamy tego efektu tak naprawdę. Musielibyśmy mieć po filtr szary. Aparat nam co parę... albo pół sekundy, sekundę, dwie sekundy, pokaże nam jakby między naświetlenia i możemy zatrzymać w dowolnym momencie. Aha, czy jakby mniej więcej pokazuje, jak zdjęcie wygląda już w tym momencie, tak? I czy już nam o to chodziło, czy jeszcze... Na przykład jak fotografujemy burzę, bardzo prosty przykład tak naprawdę, możemy zatrzymać w tym momencie, kiedy efekt już będzie pożądany tak naprawdę, kiedy zdjęcie będzie według nas poprawnie naświetlone. I to samo. A to ciekawe, bo akurat tego nie zarejestrowałem gdzieś tam czytając o tym. To linii OMD, EM10 i EM1 ma tą możliwość sterowania przez Wi-Fi w ten sposób, czyli tak naprawdę... O ile EM10 nie jest uszczelniona, ale na przykład EM1, wspomnianą fotografia burzy, zostawiamy aparat za oknem, leje, pada na niego, nie ma żadnego problemu. My z iPadem siedzimy w domu i robimy zdjęcia tak naprawdę. Bez... Proszę, to rozleniwia nas troszeczkę Olympus raczej tutaj. Nie tyle rozleniwia, co pozwala pracować w komfortowych warunkach. Okej. Dobra, Przemku. Pokażemy to Państwu w naszym następnym spotkaniu. O czym będziemy rozmawiać później? Myślę, że porozmawiamy sobie już tak podsumowując o całym systemie. Tak naprawdę przyniosę troszkę obiektywów, pokażę, jak to wszystko funkcjonuje. Tak naprawdę, jak dużo i pokażemy Wi-Fi. Dobra. Teraz zapraszam Państwa jeszcze na materiał ze stoiska EIZO i zobaczmy, co dzieje się na tym stoisku.